Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o rowerkach dziecięcych. Przed nami jeszcze cała druga połowa lata, być może nawet trochę więcej dobrej pogody. Ostatnio sierpień i wrzesień są bardziej letnie niż czerwiec i lipiec, więc jeszcze jest bardzo dużo czasu do jazdy na rowerze. W naszym sklepie na Alei Gen 49 Specialized Store mamy dostępne wszystkie modele dziecięcych rowerków Specialized. Rowerki dziecięce występują w wielu różnych formach, w formach dla chłopców, dla dziewczynek, dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych. I to, o czym trzeba pamiętać, to jest to, że przede wszystkim tak, roweru dla dziecka nie dobieramy tak jak dla roweru dla dorosłego, czyli nie sprawdzamy sobie wysokości ramy w stosunku do wzrostu dziecka, tylko do odpowiedniego wzrostu dziecka dobieramy wielkość koła. Na zdjęciach widzicie, jak zmienia się geometria roweru i osprzęt w zależności od rozmiaru kół, na przykładzie modelu Riprock. Wszystko jest przemyślane w taki sposób, by rower wraz z rozwojem dziecka oferował mu większe możliwości. Najmłodsze dzieci nie potrzebują w rowerze biegów czy amortyzatorów, ponieważ nie będą jeszcze miały z tych funkcji żadnego pożytku. W rowerach dla starszych dzieci powyżej 5 roku życia znajdziemy już przerzutki tylnie, przednie oraz nierzadko amortyzatory. Mamy tutaj modela. Przyszedł model, który będzie demonstrował, w jaki sposób dopasowujemy rowery dla dziecka. Model ma 1,20 m wzrostu, dlatego dopasowujemy do niego najpierw rower, który ma 20-calowe koło. Wyprowadzimy sobie. Chodź. Ma 20-calowe koło. Tak jest, 20-calowe koło. Wsiądź na rowerek. Nie bój się, że spadniesz, bo to nie ma się czego bać. I teraz tak, patrzymy przede wszystkim na to, w jaki sposób, jaka pozycja dziecka jest na rowerze. Jeżeli dziecko jest wyprostowane i może dosięgnąć kierownicy bez problemów, to wtedy znaczy to, że rower będzie dobry. Bo pamiętamy, że dzieci inaczej trochę skręcają na rowerach niż dorośli, bardziej kręcą kierownicą. I wygląda to w taki sposób, że po prostu tutaj na ręce muszą mieć dostatecznie dużo możliwości manewrowania, czyli nie może mieć dziecko całkowicie wyprostowanych rąk. I teraz sprawdzamy, czy tutaj siodełko oczywiście w każdej chwili można wyregulować. I jak widzicie tutaj, dla tego chłopca ten rower jest bardzo dobrym rozmiarem. I teraz jak będzie rósł, no to wtedy już będzie zmieniał sobie na następne koło, na 24 cale. Dla takiego dziecka 20 to jest bardzo dobry fit. I funkcjonuje taki program, który pozwala, kiedy dziecko już wyrośnie z danego modelu, co oczywiście może nastąpić całkiem szybko, oferujemy możliwość wymiany takiego rowerka na nowy w taki sposób, że stary bierzemy w rozliczeniu, co przeliczany zostaje kwota jego wartości i ta kwota zostaje odjęta od ceny następnego roweru. W ten sposób można dostosowywać sobie rowery do zmieniającego się wzrostu dziecka i wzrostu jego możliwości. No i oczywiście jest to jakieś tam odciążenie portfela, które w tym przypadku może być całkiem znaczne.